Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj przychodzę do Was z zakupami Savers'a. Moi drodzy, Savers'a już jako takiego nie będzie. Z tego względu, że chcę troszeczkę zmienić swoją pielęgnację, chcę troszeczkę zadbać o jakość, nie o ilość tych produktów. Tak, właśnie tak. I filmiki będą się ukazywały z moimi zakupami kosmetycznymi. Tak samo. Myślę, że będzie to raz na dwa tygodnie tak samo. Ale nie będę pokazywała papieru toaletowego, ręczników czy worków na śmieci. Będę pokazywała tylko szampony i kosmetyki po prostu do włosów, do ciała, do produkty do mycia i tak dalej, połączone z innymi sklepami, na przykład typu Boots, typu TK Maxx. Tak, właśnie tak to będzie wyglądało, więc na przykład jak będzie jakiś szampon albo jakiś perfum, to na przykład napiszę w tytule trzy firmy, powiedzmy L'Oreal, Estée Lauder, Lancome. I wiadomo, że te firmy, z których coś kupię, nie na przykład kupię dezodorant, czy no pierwszą lepszą rzecz wyciągnę i na przykład kupię takie coś i będę chciała, to Wam pokażę i napiszę w tytule właśnie to. Z tego względu, że coraz mniej kupuję w Savers'ie, bo jak wspomniałam, chcę iść na jakość, nie ilość. Wiadomo, że potrzebuję takie produkty jak mydło, szampon, papier toaletowy, podpaski czy inne produkty, to jest normalne. Ale kupuję ciągle to samo. Jeżeli będę chciała Wam coś przekazać, że kupiłam coś fajnego, kupiłam coś na promocji, coś było tanie albo warte uwagi, to powiem Wam o tym we vlogu. Także kosmetyki będą się ukazywały w jakimś tam połączonym filmiku, tak samo moje ubrania czy cokolwiek. Także troszeczkę zmian się szykuje, ale to chyba nie będą złe zmiany. Pamiętajcie, zmiany zawsze są dobre. A teraz przychodzę po prostu do Savers'a. Jeszcze do Savers'a tego typowego. I jeszcze tutaj mam takie zakupy, które Wam po prostu pokażę. Połączone z dwoma produktami i przepraszam na chwilę, ja wstanę albo sięgnę tutaj. Przypomniało mi się, że kupiłam jeszcze jedną rzecz i sobie ją tu odłożę, bo to są z innego sklepu. I dobra, no to przechodzę, nie, do zakupów Savers'owych, tak jak zawsze. Makijaż wykonałam za pośrednictwem wspaniałych koleżanek, które bacznie mnie oglądały na Instagramie. Dziękuję Wam serdecznie za spędzenie ze mną czasu. Jestem Wam wdzięczna. Zobaczcie, siedzę przy oknie w sypialni. Jest godzina za 10:10 u nas. Zobaczcie, jak jest widno. Coś fajnego, coś fajnego. Ale okej, okay. Podziękowania były. Teraz pokazuję Wam, że woda do żelazka. Jestem maniaczką zapachową i nawet woda do żelazka musi dla mnie ładnie pachnieć. Uwielbiam, kocham. Nie wyobrażam sobie prasowania nalewając do żelazka zwykłą wodę. I polecam Wam, a w Savers'ie ta woda jest najtańsza, bo kosztuje 79 pensów teraz, a 89 chyba normalnie. Niewiele, tak czy inaczej. Polecam, jeżeli lubicie zapachy, ja sobie będę tu odstawiać, muszę pochować później. Ktoś do mnie pisze, ale musi mi poczekać. I widzicie, kupiłam tym razem Persil, znudził mi się już tamten produkt myjący do piorący płyn, żel piorący. On jest bardzo tani, 99 pensów. Fajnie się dosyć sprawdza, ale już mi się znudził. Już miałam chyba 3, czy 4, czy 5 nawet butelek. Chciałam coś innego, a teraz za 10 prań Persil funt 49. Dlaczego nie? Wystarczy mi do następnego sklepu, do następnych odwiedzin. Następnie właśnie kupiłam sobie, jeździmy teraz z Miśkiem na rowerze. Oops, I did it again, czyli gdzieś coś schowałam.
jeździmy na rowerze i takie kryształki kupiłam po prostu sól do kąpieli, nie? I tutaj jest właśnie na mięśnie. Z czym to jest w ogóle? To jest jakiś arnika, jakieś zioło, jakieś lecznicze na pewno, ale nie wiem co to jest. Później sobie wygoogluję i będę wiedziała. Myślicie, że dobre? To bardzo... funta? 99 za jedno? Słuchajcie, ja powinnam gdzieś rachunek. Ale wiecie co, nie chcę, żeby ten filmik był długi. A zresztą, dlaczego nie? Kto lubi, to będzie ze mną siedział, prawda? Przepraszam. To odgadania. 95 pensów. Dobra. Idziemy dalej. Albo bez cen. Bez cen, tak mniej więcej. Kulki niecałe 3 funty. To jest ten większy? Nie, to jest ten normalny. Niecałe 3 funty te kulki kosztują. Irytuje Was ta siatka na pewno, ten odgłos. Dezodorant dla Laury. Mi się on nie sprawdza, a zresztą ja psikanych dezodorantów nie lubię. Płatki kosmetyczne każda kobieta musi mieć. Szampon z odżywką, 2 w 1. O zapachu watermelona dla Rasela. Muszę powąchać, muszę. Ale fajne. Bardziej mi to normalnego żółtego miodowego melona przypomina, ale zapach rewelacyjny. Chyba sama teraz umyję głowę, żeby zobaczyć, czy włosy będą pachnieć. A dlaczego nie? No. Później dla mnie i dla Laury, wiecie, ja teraz te, tak, rano się umyć, później na basenie się umyć i jeszcze wieczorem się umyć, to te żele i te szampony i to ja teraz zjadam. I balsamy, i kulki, normalnie wszystko zjadam. Więc kolejny żel z Radoxa, tym razem sobie wzięłam z Shea Butter and Ginger. Nie miałam. Jestem ciekawa. Zaraz mi wypryśnie. Dziwne, bo matek nie mogę powąchać, bo ma takie słabe zapachy, ale może jak wiecie, dam na skórę, będzie fajniejszy. I tak patrzę, że 8 minut, a ja dalej nawijam. Listerine i tym razem wzięłam, o nawet zobaczcie, że jest teraz napisane, że można, już mogą dzieci od lat 6 plus płukać, bo jest bez alkoholu, prawdopodobnie jest napisane tak. I to jest... Wiecie co, ja jestem ślepa, ale tu nie jest napisane, jaki to jest smak. Jakiś taki cytrynowy by mi się wydawało, ale małe literki, czas iść do okulisty. Już to mówiłam ostatnio. 95 pensów. I nie wiem dalej. Moja niezastąpiona, najlepsza na świecie, zaraz po garnierze, ale garnierz się ostatnio skiepścił, więc... Ta kuleczka jest fajna. Po basenie wykulkuje się do wieczora. Nawet jak idę na rower, to mówię Wam. A pot się leje mi z tyłka czasami niemiłosiernie. Leje się i zabezpiecza mnie ta kulka. A teraz mam bardzo niefajną kulkę i w tym, jak to się nazywa... W pustakach Wam powiem coś, jak ją zużyję, bo ją zużyję, bo to wiecie, rano od basenu, od umycia porannego do basenu niewiele jest, więc używam ją i dobra, niech będzie. Kupiłam pędzelek do cieni dla Laury, bo ciągle jak ją maluję, czy ona się sama maluje, to
używa moich i mnie to bardzo irytuje, więc zrobię jej taki mały prezent i pokupuję jej te, co są najpotrzebniejsze właśnie. I zobaczcie, to jest True Professional London i Shadow Brush. Chyba mnie nie zabije jak otworzę, nie? Czy mnie zabije, jak myślicie? Gdzie się darła? Chyba nie. Zakleją, nie otworzę tego. Później wam powiem w jakimś filmiku, jaki on jest. I tak ją będę malowała, to sprawdzimy. Ja się tak przybliżam, niefortunnie to wygląda. Zaraz mi ktoś powie, że tego się nie, sformułowania nie używa. No i niewiele mi już tego zostało. Zobaczcie, taki Coffee Body Scrub Coconut. I taki on jest sypki, normalnie taki elegancja Francja. Dzisiaj idę go użyć i na pewno jak będę nagrywała prawdopodobnie jutro vloga albo pojutrze, wspomnę. Chyba, że będzie ciulowy, czyli do dupy, brzydko mówiąc. I co tu jest? Jest jak, z jakiejś kawy, z nasion kawy proszek, woda. Sunflower, czyli co, słonecznik. Seed oil, gryceryna, parfum, kokos, oliwa. No, nie wątpię, żeby to było jakieś naturalne z tego, co tam czytam. Ale sprawdzimy. Jakieś tam 3 funty z hakiem kosztowało. Podobno taki fajny, zdrowy. Zobaczymy. Ja lubię testować różne rzeczy, a w Saversie zawsze coś wyhaczę. Następnie szampon i odżywka skompletowałam sobie od Tony Guy. Co tu mamy? Szampon Volume and Body i odżywka Volume Addiction. Skompletowałam troszeczkę. Widzicie, o, to takie, o, to jest z różowym, to jest trochę z takim fioletem. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Po ostatnim nie chcę już mieć takich. Widzicie, teraz mam jeszcze, mam wilgotne włosy, bo dzisiaj nie suszyłam, cały dzień chodziłam w spiętych. Po szamponie L'Oreala i mam tak fajne włosy. Może nie wyglądają za specjalnie, bo miałam je gumką, tak wiecie, związane w koczku. Jak mieliście te szampony, dajcie znać. No i tyle. No i widzicie, odbyło się bez żadnych podpasek, papierów i tak dalej, i tak dalej. Ale w następnym filmiku właśnie pokazałabym tylko to. To. Kulka. No wiecie, same takie, o, kosmetyczne, o, na pewno to, na pewno balsam, znaczy nie balsam, tylko scrub. Także kilka rzeczy na pewno bym pokazała. I teraz jeszcze mam 2 super ekstra fajne rzeczy, którymi się wam teraz pochwalę. Otwieram perfumy w tym momencie, bo nawet nie wiem jeszcze jak pachną. Kupywałam je właśnie online i odbierałam w bucie, tak samo drugi kosmetyk, jeszcze ich nie wąchałam, czytałam tylko jaki był skład, nie skład, nuta głowy, serca, ciała, nie znam się totalnie na perfumach, jak to tam działa, oglądam dużo filmików, już się ciemno robi ten. I wzięłam sobie taki od Estée Lauder. Ja mam obsesję swoją małą w głowie, że kocham perfumy, które mają w sobie nutę pieprzu. I tu takowy się znajduje i musiałam je po prostu mieć. Ładna buteleczka z takim wytłoczonym napisem. Chwila prawdy.
po basenie nie używałam żadnych zapachów. Słodki zapach. Na pewno jest to zapach kwiatowy. Ale czuję też jakieś owoce, ale podoba mi się. Nie jest to taki zapach, który jest dla mnie fenomenalny, piękny, cudowny, taki, że rozwija się. Myślę, że po zmieszaniu z ciałem jest coraz fajniejszy. I troszkę delikatnie jednak wyczuwam taką podobną nutę jak w Dolce Vita, czyli tam też jest ten właśnie mój pieprz. Powiem, że jest trochę podobny. Ten jest bardziej taki kwiatowo-owocowy od tamtego, ale jest podobny. Może przez ten pieprz, ale jest... O Jezu, jak ja się cieszę. Muszę poczytać więcej na temat. Także Estée Lauder. Idzie na moją półeczkę. Mam jeszcze kilka takich perełek, które bym chciała zakupić i będę zbierała z ankiet i z punktów i będę miała. I postanowiłam sobie kupić kolejną rzecz, która gdzieś tam mi się coś kończy. Ale fajny zapach. Piękny, naprawdę piękny. Gdzieś coś mi się tam kończy, rzeczy, które muszę używać zawsze i postanowiłam, że zakupię sobie coś fajniejszego i padło na piankę do mycia twarzy. To jest pianka do twarzy, do skóry normalnej i zabrakło mi słowa. Nie wrażliwej, tylko problemowej. Tak? Problemowej? Coś takiego. I to właśnie jest od Chanel. Jeszcze nie otwierałam. Dzisiaj odebrałam, a perfumy odebrałam wczoraj, bo zamawiałam jedno po drugim. Także tak prezentuje się przepiękna tuba. Ale przepraszam, no... Nie mogę przestać wąchać tych perfum. Tak. Piękne są. Taka pianeczka, podobno jest to mus, który, no właśnie, mus, który się zamienia później w delikatną piankę, ma ładnie oczyszczać z makijażu. Nie czuję w ogóle zapachu. Jest zapach. O, jest. Jest taki ładny zapach. Bardzo ładny. Słuchajcie, bo to wiecie, to jest do twarzy produkt. Mam nadzieję, że tylko na zapachu się nie skończy. Tak jak mówiłam, będę chciała z różnych firm, tych droższych, przetestować na własnej skórze. Bardzo dużo użyłam w swoim życiu kremów pod oczy. Kremów do twarzy. Toników, wód micelarnych, olejków, bo to jest moja mała obsesja. Uwielbiam. Bardzo ładnie pachnie. Z każdy. O. Tak, to naprawdę jest naprawdę trafny wybór w moich perfumach. Przetestowałam dużo rzeczy. Każda skóra jest inna. Każdy człowiek ma inne wymagania. I nawet jeżeli producent na opakowaniu pisze nam, nie wiem, twoja twarz będzie taka i taka, taka, to trzy kobiety postawimy, trzech mężczyzn i... Prawdopodobnie może być tak, że u żadnej się to nie sprawdzi, że będą całkiem inne wizualne odkrycia, że no różnie to bywa, także testujemy, sprawdzamy i chcę zobaczyć, czy naprawdę warto wydawać tyle pieniędzy za markę, jeżeli na przykład można kupić sobie dany produkt. Ja tutaj to kupiłam za 30 funtów, to do mycia twarzy kupiłam za 30 funtów, a teraz mam ziaje, nie, teraz używam na noc z Number 7 z Boots'a
tego kremu, co się używa z tą muślinową szmateczką. I to kosztuje 10 funtów, a to kosztuje 30. I 10 funtów dla mnie, kupiłam na promocji za 5 funtów, ale 10 funtów dla mnie za taki produkt to jest już dużo. To jest już taki, no tak do 5 funtów jest spoko, a najczęściej kupuję za funta, za 2 do 3. Także zobaczymy, jaka jest różnica między produktem, który kupujemy za 30 funtów, tak jak Chanel. Kupiłam, nie wiem, czy to jest regularna cena akurat, czy to na promocji, kupiłam po prostu za 30 funtów, a przeważnie kupowałam kosmetyki za 3 funty i dopóki nie zużyję i nie porównam, nie będę wiedziała, czy warto jest wydawać pieniądze. Także ciekawe osoby, zostańcie ze mną, zapraszam Was do następnych filmików, 20 minut. Nie wiem, jak ja to robię. Mogłabym godzinami tu siedzieć i do Was mówić i mam nadzieję, że Wy godzinami moglibyście siedzieć ze mną i oglądać to, co ja nagrywam. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do następnych filmików. Pamiętajcie, że troszeczkę forma się zmieni. Nie chcę, żeby filmiki o zakupach były po 20 minut, więc troszkę będzie tylko mniej. Myślę, że równie będzie fajnie, a pamiętajcie, że jeżeli będą jakieś fajne promocje, na które warto się skusić, typu na przykład Persil za funt 49, to powiem Wam we vlogu albo na Instagramie. Dziękuję ślicznie za uwagę, do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki, pa, pa!